sprawie zmiany klasy minimum profesorowego 124, jako że już właśnie wkrótce to będzie reagować Łukasz Marcinkiewicz. Jest to uchwała intencyjna 1, 2, 3, 4, 6 dzielnic. Spotkanie dzielnicy pierwszej miało miejsce 15 kwietnia. Tą sprawą zajęła się lista pierwsza, druga, trzecia, piąta, siódma i ósma. Na tym spotkaniu ustalono, że każda z tych dzielnic podejmie tę uchwałę, jedną z tą uchwałą w sprawie zmian w przebiegu procesu. Z tego powodu, że czasem jak to się uczytamy, spadło. Dlatego inicjatywa radnych tych 7 dzielnic prowadzi do tego, aby zmienić trasę i na to 24 na taką trasę, którą Państwo macie w programie 1. Uzasadnimy to jeszcze bardziej. Obie czysty do czerwonej mamy, żeby na 24. Bardzo proszę, panie premierze. Ja chciałam zadać pytanie takie. Czy pan wie, rozumiem, że jest pan pomysłodawca, czy planuje? Nie, no właśnie, ja tylko przekazuję, to pan Maciej miał. Ale no nie sam. Referować. Bo w imieniu komisji, tak jak czytamy, czyli wielu osób. Ja mam pytanie, w jaki sposób państwo się przygotowali do wspomnianego projektu. Chodzi mi o to, że być może warto się nad tym zastanowić, ale wziął pod uwagę fakt, co spowoduje zwiększenie liczby przystanków, które ten autor musi pokonywać. Krótko mówiąc, czy opinia osób z niego korzystających jest jakimkolwiek stopniu Państwu znana? Jak Pan powiedział, to parę dzień wzięło na warsztat, że tak powiem, ten projekt. I czy ktoś konsultował z ludźmi, zwłaszcza tymi, którzy regularnie zostały na przykład wysłani do pracy, do szkoły, czy dokądkolwiek regularnie są? Bo wyobrażam sobie taką sytuację, że gdybym na przykład dojeżdżała, powiedzmy, do tego ronda brunarskiego i to była jakaś pora optymalna dla mnie, powiedzmy 7.30, bo jadę na 8, to wiadomo, że wydłużenie takiej trasy przy niezmienionym taborze, prawda, spowoduje, że te przejazdy będą trwały dłużej, kursy będą rzadsze, dotarcie do miejsc wyznaczonych będzie o wiele trudniejsze. Czy Państwo to wzięli pod uwagę, czy ktoś to konsultował, czy to jest tylko taki pomysł, nie wiem, który się urodził, bo tak można eksperymentować? Szczerze mówiąc, nie wiem, kto był z naszych miejscowych spotkań. Myślę, że ta osoba mówi, domyślam, że nie ma Maciej było z przedmiotu. Więc ja szczerze mówiąc nie mam takich informacji. Natomiast ja mogę tylko połowicznie tutaj odpowiedzieć, dlatego, ponieważ też na tym spotkaniu nie byłam. Natomiast mam rodzinę, która mieszka w Ruczaju i wiem, że taka linia byłaby dla nich błogosławieństwem ze względu na odpowiednią ilość osób, która tamtędy się rzeczywiście przemieszcza. Natomiast jeżeli chodzi o wydłużenie tej linii, ona nie będzie ze szkodą dla tych mieszkańców, którzy jadą z Ronda Brunarskiego, bo stamtąd jeździ bardzo dużo autobusów. Także natomiast na Czerwone Maki jedzie tylko jeden autobus. 194 bodajże, tak? Ale ja ani nie mówiłam, że jest Ronda Brunarskiego, no po prostu musimy brać pod uwagę interesy różnych ludzi, nie wszystkich podróżujących do końcowego przystanku, prawda? Linia 124 jest bardzo popularna w Krakowie. Wiele osób na przykład, ponieważ osiedle uniwersyteckie jest bardzo wiele osób. Nie,
ruszenie czegokolwiek, zmiana ustawy powoduje, że system na tym połączony. Kolejne zmiany. Też te jak nie wiem, samoloty powiem, że nie mogą na siebie wpadać, linie autobusowe też muszą być jakoś dobrane. Także jeśli taki ruch wejdzie, ja mówię, nie kwestionuję, być może no tak, ale my podejmujemy projekt uchwały, prawda? Tak, to ja bym chciała się no ale Alicja taka przenosi na moje niecelne, ale po prostu nie jest to. Ja uważam, że ta restrukturyzacja doprowadziła wiele zamętów i wiele złych. Bo 128 będzie długa taka sprawa, bo ja to mam tyle pism, 128, żeby przywrócić do tego, co było. Bo zrobili takie bzdury ktoś, kto nigdy tam tędy nie jeździł. I dlatego ja jestem za tym, żeby przywrócić to, co było przed, bo naprawdę dobrze się ludziom jeździło. Jakby ktoś sobie doktorat na tym robił i zły słowa zaczęli. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za?